marszałek, Wysoka Izbo. Chciałabym prosić pana posła sprawozdawcę o informację, czy w czasie prac nad ustawą wzięto pod uwagę fakt, że zaproszenie na pokład przez osobę upoważnioną do lotów samolotami rządowymi parlamentarzystów udających się na to samo wydarzenie lub w celu pełnienia mandatu w tym samym kierunku oznacza zarazem obniżenie kosztów Kancelarii Sejmu lub Senatu. Podróż służbowa parlamentarzystów środkami transportu publicznego w takiej sytuacji generuje dodatkowe koszty. Dziękuję. Dziękuję pani poseł.